Cześć ciekawcy. Choć Dove Cameron ma tylko 23 lata, przeszła w życiu naprawdę wiele, jeśli chodzi o relacje i związki. Gwiazda Disneya zdążyła mieć już narzeczonego, a teraz jest w kolejnym związku i istnieje możliwość, że zakończy się on ślubem. Zostańcie ciekawcy z nami, aby dowiedzieć się więcej o mężczyznach z życia Dove Cameron. Młodziutka Dove Cameron szybko się zakochuje, jednak wygląda na to, że bardzo poważnie podchodzi do swoich romansów. Jej pierwszy prawdziwy związek zakończył się narzeczeństwem. A ponieważ niedawno straciła przyjaciela, dobrze, że ma kogoś, na kim może się oprzeć. Wszyscy byli zszokowani nagłym odejściem Camerona Boyce'a, ale pomyślcie, jak ciężko musiało być jego rodzinie, najlepszym przyjaciołom i innym gwiazdom. Dove Cameron była nie tylko jego bliską przyjaciółką, ale także fanem. Ujawniła, że zawsze chciała spotkać się z Cameronem, jak tylko zobaczyła go w serialu Jessie. Marzenie jej spełniło się i poznali się na planie filmu Następcy. Zdradziła, że już wtedy wiedziała, że będą przyjaciółmi. To jak Dove dowiedziała się o śmierci Camerona naprawdę wzrusza. Powiedziała, że obudził ją nieustannie dzwoniący telefon, kiedy była w pokoju hotelowym w Londynie. Bardzo ją to zdenerwowało, bo wiedziała, że musiało stać się coś złego, skoro otrzymuje tak wiele połączeń i SMS-ów. Pierwsza wiadomość, którą postanowiła otworzyć, pochodziła od jej mamy, ponieważ myślała, że cokolwiek się stało, od mamy będzie najłatwiej to usłyszeć. Kiedy Dove dowiedziała się o odejściu Camerona, natychmiast zadzwoniła do swojego drugiego przyjaciela i kolegi z planu, Bubu Stewarta. Oboje byli tak zdruzgotani, że po prostu szlochali bez słowa. Dove powiedziała, że Cameron Boyce był dla niej jak brat, a jego śmierć bardzo wpłynęła na wszystkich aktorów z filmu Następcy. Ta tragedia ich zbliżyła, postanowili pozostać w bliskim kontakcie, aby pomóc sobie nawzajem w tych trudnych chwilach. Dove ujawniła, że ona, Bubu Stewart i Sofia Carson nadal prowadzą grupową rozmowę na czacie, którą założyli razem z Cameronem. Rozmawiają, co u nich słychać i jak się czują. Utrata najlepszego przyjaciela nie jest jedyną rzeczą, która bardzo dotknęła Dove. Na planie Liv i Maddie poznała swoją pierwszą wielką miłość Ryana McCartana. Uczucie było tak silne, że para zaręczyła się, ale ostatecznie związek nie przetrwał. Dove powiedziała, że nie tylko rozstanie, ale i cała ta relacja odbiła się na jej zdrowiu psychicznym. Para znana była z doskonałego wizerunku w mediach społecznościowych i chociaż zerwanie, jak i wiele różnych sytuacji było dla niej bardzo trudnych, starała się nie pokazywać tego w internecie. Była przekonana, że musi cały czas wyglądać idealnie, nawet gdy jej umysł miał dość. Jej chłopak mówił jej, że musi zachowywać nieskazitelny obraz. Czy to w porządku żyć pod taką presją? Przecież każdy ma prawo do gorszego dnia. Może to i lepiej dla Cameron, że ostatecznie się rozstali? Zerwane zaręczyny były dla niej trudnym faktem, ale tak naprawdę nie miała czasu zbyt długo o tym myśleć. Musiała wrócić na plan, aby rozpocząć kręcenie kolejnej części Następców, a kiedy jej praca znów nabrała tempa, jej życie także. Na planie poznała bowiem Tomasa Doherty'ego i od razu zakochali się w sobie. Powiedziała, że od samego początku ich związek był inny niż wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyła. Dove powiedziała, że od momentu, gdy się poznali, dla nich obojga ziemia się poruszyła. To trochę naiwne z ich strony, nie uważacie? Zresztą ich cały związek wydaje się przesłodzony. Dlaczego? Chociażby pasujące do siebie tatuaże, które oboje zrobili po zaledwie 2 tygodniach znajomości. On zaś wyznał jej miłość, gdy znał ją zaledwie tydzień. Czy to niezbyt pochopne wyznania? W dodatku w drugą rocznicę Dove wpadła na pomysł, by wydrukować zebrane paragony z miejsc, gdzie spędzili razem wyjątkowe chwile i umieściła je na poduszkach jako prezent dla swojego chłopaka. Być może ich związek jest pełen słodyczy, ale Thomas faktycznie bardzo wspierał Dove po utracie Camerona. Dziewczyna powiedziała, że chłopak jest dla niej wielkim oparciem, ponieważ wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią przyjaciela. Thomas daje jej wszystko, czego potrzebuje, w tym poczucie bezpieczeństwa. Poza tym Dove ujawniła, że nauczył ją wiele o miłości i dzięki niemu nauczyła się kochać samą siebie. To wspaniałe, że po trudnym rozstaniu gwiazda Disneya znalazła kogoś, na kim mogłaby się oprzeć po stracie bliskiego przyjaciela. Czy uważacie, że Dove Cameron i Thomas Doherty mają wspólną przyszłość? Jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, by być na bieżąco z naszymi filmami. Do usłyszenia!